Zdjęcie z choinką w social mediach to już praktycznie tradycja, ale dla mnie to za mało. Dlatego chciałam Was zaprosić dziś do siebie, żeby pokazać Wam wszystkie dekoracje świąteczne, które przygotowałam w tym roku. Cześć, super, że jesteście. Zapraszam do środka. Nie ściągajcie mnie, chodźcie. Bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazać mój dom i to, jak go udekorowałam dosłownie na chwilę przed świętami. To jest pierwsze miejsce, w którym spotkam się ze swoimi gośćmi. I jak widzicie, w tym roku nie postawiłam na jedną choinkę. Jest za to wiele nieco mniejszych. Nie mogłam zdecydować się na jedno miejsce, w którym powinna być choinka. Więc dzięki temu, że postawiłam na takie mniejsze, to są one rozstawione w różnych miejscach w domu. Przyznam Wam szczerze, że bardzo lubię to miejsce, bo jestem blisko słodyczy, które oczywiście kocham. No i tutaj już czekają ręcznie robione pierniczki i ciasteczka, i ciasta, i wszystko, co powinno się znaleźć podczas Bożego Narodzenia. No i przyznam Wam się, że pojawił się tutaj taki motyw, który bardzo lubię. To jest motyw ciastka ze Shreka. Zobaczcie, tutaj jest ciastek, tutaj jest ciastek i tutaj również mamy panią ciastek i pana ciastka, bo mam takie wrażenie, że w tej całej podniosłej atmosferze i w tej całej elegancji jest miejsce na odrobinę przełamania, spontaniczności, radości, a każdy z nas ma przecież dziecko w sobie. Przede wszystkim na moim stole jest oczywiście tradycyjnie biały obrus, bo bez niego ani róż, i sianko, i monetki, więc wszystkie tradycje są zachowane. Jeżeli chodzi o samą dekorację, przede wszystkim dominuje tutaj kolor złoty, delikatnie połączony z różowym złotem i ze srebrem. Jedyny motyw kolorystyczny to ciemna, bardzo elegancka zieleń na serwetach, która pasuje do tej zieleni w kwiatkach. No i pojawia tutaj się motyw gwiazdki. I ten motyw gwiazdki jest również na kilku choinkach w bardzo fajnych, nowoczesnych formach geometrycznych. To jest miejsce, w którym zazwyczaj z rodziną siedzimy i się bawimy. U nas bardzo popularne są różnego rodzaju gry planszowe, przy których naprawdę mamy bardzo dużo śmiechu. W sumie najśmieszniej to jest, jak bawimy się w kalambury. Co tu się dzieje? No i jak doskonale pewnie zauważyliście, tutaj też jest całkiem sporo choinek, no bo już jak taki choinkowy motyw przewodni, to musi być wszędzie. Tutaj są kolejne choineczki z jednej strony, z drugiej. No i też, co najważniejsze, jest mój mąż, więc to jest moje miejsce. To jest taka część, w której sobie wypoczywamy, w której po świętach, po kolacji leżymy z pełnymi brzuszkami i się relaksujemy po prostu. Najlepsze miejsce. Najlepsze miejsce. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za wizytę. Nasi goście pojawią się tu lada moment, więc no co, do zobaczenia za rok. Pierwszy? Tak, to jest moja ukochana czekolada z piankami. To była taka gorąca. To ja pierwsza. Wow! Polałam się.